Witam Państwa. Nazywam się Katarzyna Dorosz i jestem autorką książki Twój przewodnik pozytywnego życia. Dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie na tą konferencję, a Państwu gratuluję decyzji wysłuchania naszych wykładów i prelekcji. Bardzo podoba mi się temat konferencji Żyję długo, mądrze i szczęśliwie. Temat mojego wykładu to siła życia. Aby żyć długo i szczęśliwie, trzeba mieć siłę życia i trzeba być w bardzo dobrej kondycji, tej kondycji psychofizycznej. Dla mnie ważna jest troistość naszej natury, czyli ciało, umysł i dusza, aby ze sobą korelowały. Bo jak mówi Bruce Lee, jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz. Jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz. Ale jeśli tracisz spokój wewnętrzny, tracisz wszystko. I chyba tak to jest, że trzeba mieć w życiu i umieć zachować balans, tak aby umiejętnie korzystać ze wszystkiego, czego do tej pory nauczyliśmy się. A wiem, że dzięki prelegentom wspaniałym, którzy są dzisiaj na konferencji, będziecie Państwo mieli możliwość poznać wiele doskonałych metod, jak poradzić sobie z długowiecznością. Ja tematem długowieczności zajmuję się już 15 lat. Chciałabym Państwu powiedzieć o kilku elementach, co zrobić, aby dożyć sędziwego wieku. Przede wszystkim zrozumieć, że to, co działo się wczoraj, to historia. To, co będzie jutro, to jest wielka tajemnica. A to, co dzieje się dzisiaj i to, gdzie jesteśmy teraz, to jest wielki dar. I z darów trzeba się cieszyć. I chodzi o to, abyśmy umiejętnie i wspaniale dzisiaj cieszyli się z tego darowanego nam dnia, tu i teraz. Kiedy zachowamy ten balans w życiu, wszystko się zmieni. Czy potrafimy wybaczać? Czy potrafimy być wdzięczni? Czy potrafimy zadzwonić do kogoś i powiedzieć, kocham Cię, powiedzieć o swojej miłości? Proszę Państwa, serce służy i słyszy nasze myśli. Dlatego uważajmy na to, co myślimy. Zacznijmy być wdzięczni i zacznijmy myśleć pozytywnie o naszym życiu. Czy wiecie Państwo, że pole magnetyczne serca ma 2,5 metra? I kiedy jesteśmy tu w tym pomieszczeniu, to tak naprawdę nasze serce ogarnia całe to pomieszczenie i wszyscy jesteśmy w wielkiej miłości do siebie. Wdzięczność powoduje podniesienie życiowej energii, daje nam siłę życia. Także bądźmy wdzięczni za najdrobniejszą rzecz, która nas w życiu spotkała. Przede wszystkim za to, że jesteśmy tu razem, tu i teraz. Serce wypełnione miłością, proszę Państwa, ma ogromną, ogromną siłę. Więc starajmy się o tym myśleć. Chciałabym, żebyśmy teraz wykonali pewne ćwiczenie, bo ćwiczenia fizyczne powodują, że mamy więcej hormonu szczęścia, a przytulanie powoduje, że mamy hormon zwany oksytocyną. Poproszę Państwa, abyście teraz wstali i przytulili kogoś z lewej strony i z prawej strony. Proszę się przytulić do tej osoby, a będziecie Państwo mieli więcej oksytocyny, która jest nam bardzo potrzebna. Państwo wykonują ćwiczenie, a ja Wam jeszcze chwileczkę o tej miłości trochę opowiem. Świetnie. Dziękuję Państwu za wykonanie ćwiczenia. Usiądźmy. Ja w swoich badaniach i swojej książce skupiam się na gimnastyce mózgu, która jest bardzo ważna. Dzięki tej gimnastyce możemy zapobiegać takim chorobom jak Alzheimer, czy nawet wylewy, czy demencji. To jest bardzo istotne, że wykonując te ćwiczenia możemy albo zapobiegać, działać prewencyjnie, albo osoby, które spotkały się z tym i mają takie choroby, mogą pracować nad rozwojem swojego mózgu i usprawnieniem bardziej. Pewnym chorobom nie możemy zapobiec, ale możemy spowodować, że spowolnimy proces, który zaistnieje.
Pokażę Państwu teraz w skrócie kilka ćwiczeń, bo czas mamy ograniczony. Ćwiczenie podstawowe to tak zwana leżąca ósemka, czyli przykładamy prawą rękę do nosa i w górę w lewą stronę robimy w powietrzu leniwą ósemkę 4 razy. 3, 4. Lewą ręką w lewo do góry. 2, 3. I wracamy do czubka nosa. Pięknie. Wiecie Państwo, dzięki takim prostym ćwiczeniom pobudzacie neurony w mózgu. I to jest tak bardzo istotne, dlatego abyśmy nie mieli demencji czy chociażby wylewów. Kolejne ćwiczenie. Weźmy prawą rękę do przodu i do góry w lewo rysujemy w powietrzu leniwe ósemki. Nie byłabym sobą, gdybym Państwu tych ćwiczeń nie pokazała. A teraz lewą ręką w lewo do góry i rysujemy 4 ósemki. Chodzi o to, abyście zapamiętali Państwo ten proces. Dzięki tym ćwiczeniom nie tylko usprawniacie neurony, ale także macie więcej energii. Te ćwiczenia możecie polecić także i wykonać z własnymi dziećmi czy wnukami. Dzięki temu osiągną lepsze rezultaty w szkole.